Panowie, za mną! Hej bracia, hej bracia, hej bracia, brać! Prawdziwe historie! Dzisiaj, kochani, reagujemy na najdziwniejsze historie, które udało nam znaleźć w internecie. Na przykład tytuł jest taki: zostałem ojcem w wieku 16 lat. Jak ja byłem naiwny. A wy nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, ponieważ to jest Murtalcio Plus i lecimy po 500 000 subskryberów. Być może na daily odcinkach. Jak będziecie oglądać te filmy, to na daily odcinkach. Totalnie nie wiem, czego się spodziewać, bo reagujemy na jakieś historie. Ja myślę, że będziemy coś o ojcu w wieku 16 lat oglądać. O, ty to masz... Cześć, mam na imię Luis i chciałbym opowiedzieć wam pewną historię. Moja dziewczyna zrobiło. Jest w ciąży. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, prawda? Normalnie, chłopie, wygląda jak ty. I chłop wygląda jak ja, a ona wygląda jak ty. Tyle tylko, że ja skończyłem dopiero 16 lat. A ty, którym jesteś w takim razie w miesiącu? Czekaj, ile to minęło od daily? Czwarty miesiąc już. No to już widać. No. Ten jeden moment rozświetla. Ja nie wojnę. Nie pamiętam mojego pierwszego spotkania z Jasmine, bo byłem jeszcze maluchem. Co? Wait. Dobra, jaka jest twoja predykcja? Mi się wydaje, że ziomek... Ale nie, czekaj, bo mój mózg trochę... Nie rozumiem. On nie pamięta... No, że ona jest diametralnie od niego starsza. Tak, przynajmniej o 16 lat z przerwy. No nie, no, ona mogłaby mieć nawet z 8, jak on był maluchem. Jak ci powiedziałem na początku odcinka, czyli jakieś pół minuty temu, że nie wiem, czego się spodziewać, to właśnie chodziło mi, że nie wiem, czy to pójdzie w dziwnym kierunku i chyba właśnie tak jest. Na razie się robi dziwnie. Nasi rodzice są sąsiadami, więc jak to mówi moja mama, znamy się od kołyski. To po prostu my dziwnie zareagowaliśmy. Oboje byli dziećmi. Nawet tu masz zdjęcie, okej. To wszystko wyjaśnię. Ja od początku tak myślałem. Ja też, ja tylko sprawdzałem ciebie. Chciałem ci zasugerować, że już przegrał beta po prostu, no. W dzieciństwie dosłownie wszystko robiliśmy razem. Do 16 roku życia byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. A my od 16 roku życia. Czeka nas taka historia też? Mam nadzieję. Że tak. Tak. Znaczy nie wiem jeszcze, jak się skończy, więc jak będzie happy endem, no to tak. Ale wtedy wszystko zepsułem. Zrzucił ją! Z dźwigni! Czy to była metafora? Tak. Że przez niego upadłem na samo dno. Nie chcę spać na samo dno. Ja zacząłem z dna. Na daily. Oczywiście niecelowo. Po prostu dorastałem i stawałem się. Jakie mam buły! Mówię, to faktycznie ja! Zaproponowałem Jasmine żlowo. Po prostu dorastałem i stawałem się mężczyzną. Direct! Zrobił direct! To jest ten ja. Patrz, jaki wybuch ma. Zaproponowałem Jasmine, że może zostaniemy kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Dobra, i teraz pytanie. Znasz się z kimś od dziecka. Jesteś w wieku dojrzewania, czyli prawdopodobnie w najgorszym momencie, żeby znaleźć trwały związek. Bo mało związków od 16 roku życia potrafi przetrwać próbę czasu, prawda? Tak. I wiesz, czy ryzykujesz taką przyjaźnią? Czy myślisz, że kurde, no nie, no za dużo lat, żeby stracić to? Czemu się śmiałeś? Nie wiem. Co ty robisz? Nie wiem. No bo tak sobie wymyśliłem, że to pewnie... Tak sobie wyobraziłem, jak odpowiadam ci na to, że to pewnie zależy od człowieka, to była tak nudna odpowiedź, że się rozbawiło. Czyli co uważasz? Czy to od kogo zależy indywidualnie? A ty byś zaryzykował? No nie wiem, zależy. Nie byłem w takiej sytuacji, więc ciężko mi zrelować. Ale wy możecie napisać, czy byliście w takiej sytuacji, że zakochaliście się w swoim wieloletnim przyjacielu. Tak, przynajmniej 15 lat. A ona odpowiedziała oklepaną formułką, że nie chce zniszczyć naszej przyjaźni. Wiecie, powtarzała słowa, których zwykle używają dziewczyny w takich sytuacjach. Ej, mordo! Nagrywamy to już, poczekaj, ile? Poczekaj, cicho! Ile my to nagrywamy? 10 minut? Jesteśmy w 57 sekundzie! Kurde! What the f***? Co się teraz stało? Nie wiem! I w ten sposób utknąłem. Czemu zwykle powtarzają dziewczyny w takich sytuacjach? To nie jest logiczny argument dosyć?
Że znaczy jakby, bardzo logiczne, ale... Jakby miało na mnie wyjść, to nie chciałabym zniszczyć no tego. No to jest to, co gadaliśmy. Ale to, czemu tak, że to jest popularna odpowiedź dziewczyn? No bo wiesz, friendzone, o to chodzi, że to jest tak... No bo jest to taka typowa odpowiedź na friendzona. Dostałeś kiedyś kosza? Takiego mocnego? Nie, bo chyba nie startowałem, jak nie byłem pewien. Ja chyba też. Też tak miałeś, że za twoich czasów zawsze przychodziły do ciebie koleżanki twojego crusha i na przykład ci mówiły: ej, ona na ciebie leci. I jakby wtedy już wiedziałeś, że jest pewny strzał? Tak. No, to ja tak na przykład miałem. Ja na przykład miałem historię, że jak byłem jeszcze w Polsce i chodziłem do podstawówki, podobała mi się jakaś dziewczyna, no miałem wtedy 7-8 lat i jakoś tak się zdarzyło, że jak miałem 15-16 lat, napisała do mnie na Facebooku i okazało się, że ja też się jej podobałem, jak miałem 8 lat i wiesz... Misplay lekki? Misplay. Ciekawe, jakby się życie potoczyło. Jak miałem dziewczynę i poleciałem do Anglii, to nie zerwałem z tamtą i miałem drugą w tym samym czasie. I w ten sposób utknąłem w strefie przyjaźni. Friendzone! To sami ją stworzyliśmy 16 lat temu. Pewnie trochę by mnie to kosztowało, ale w końcu poradziłbym sobie z tym uczuciem. Tyle, że Jasmine zaczęła spotykać się z innym chłopakiem ze szkoły. No to jestem ja. Też mam taką fryzurę. Cholerny Mike. Wielki miłośnik kółka teatralnego. Nawet stoi tak jak ja. Zachowywać się jak prawdziwy mężczyzna. Dlaczego Jasmine wolała umawiać się właśnie z nim? Niekorzystne porównanie. Nie, tak. Bad photo, bad hair day, bad hair day, man. Patrz teraz, ja teraz rozwalę dzieciństwo dużej ilości osób. Uwaga, czy wiecie, że Ben 10 i Gwen, jak Gwen bez ust, to jest... Side comparison. To jest Ben 10. What the f- Wszyscy wiedzieli, że Mike to bawidamek, który miał już za sobą randki z ponad połową dziewczyn ze szkoły. Dlaczego w ogóle zgodziła się z nim spotkać? Byłem naprawdę wściekły. Próbowałem jej powiedzieć, że będzie jego kolejną ofiarą, ale mnie nie słuchała. Ej, ale było coś takie, ja było takie powiedzenie, że dziewczyny kochają bad boyów. Łobuz kocha najbardziej. Tak. Że łobuz kocha najbardziej. Zawsze każdą dziewczynę, którą znałem, która poszła za bad boyem, się to źle skończyło. Ja tak miałem. A że ty byłeś bad boyem? Nie, czy... że mega zakraszowałem dziewczynę przez 4 lata pierwsze podstawówki, a ona była z największym kozakiem w szkole, który każdy miał respekt do niego i się go bałem. Kolegowaliśmy się, tylko się go bałem. Jest dobra atmosfera? Tragiczna nie. atmosfera. Co? I co potem z tą dziewczyną? Nic. Okej. Okay. Ale napisała do mnie, jak zaczęliśmy działać na YouTubie, że mi gratuluje. Jak zaczęliście działać na YouTubie. Satysfakcja. Fajnie, miło. Pozdrawiam. Po kilku miesiącach okazało się, że miałem rację. Pewnego dnia, gdzieś pod szkołą, zauważyłem płaczącą Jasmine. Nie! Wiesz, co się teraz stanie? Nie wiesz, nie? Ona mu powie, że to jest jego, a to będzie tamtego. To brzmi jak w ogóle znacznie mocniejszy wątek niż tytuł tego filmu. Tak jest. Chociaż jaki ja byłem naiwny! Ej, bez kitu. Minuta 50, to my już teraz pracowaliśmy. Moje przypuszczenia się potwierdziły. Mike z nią zerwał. Szczerze mówiąc, musiałem ugryźć tak, się mordo. W język, żeby nie skwitować. A nie mówiłem, na szczęście się powstrzymałem. No, to wygląda trochę jak kudłaty ze Scooby-Doo. Ma taki vibe. No, albo jak Michał Popiołek. Animated version. Biedny Michał. Jeżeli nie widzieliście odcinka, jak mu poszło, jak dobrze zna kobiety, no to obczajcie, bo... No. Była mi bardzo wdzięczna za pomoc. Gdy się żegnaliśmy, spojrzała mi głęboko w oczy i... mnie pocałowała. Kawa GBS o smaku batonika mlecznego z kodem MORTACIO 20 na stronie GBS. Od tak dawna o tym marzyłem, a teraz to działo się naprawdę. I tak zostaliśmy parą. Zapomniałem, że po Afryce się wywaliłem na plecy i mam problemy z plecami i zabolało, naprawdę. Ja ważę 95 kilo. Wczoraj mówiłeś 90. No ale dodaję 5 kilo, bo zjadłem. 5 kilo? Tak. Chcę tylko przepraszać, że nie skupiamy się na tym filmie, bo jest godzina 23 i jest głupkowaty humor. I tak zostaliśmy parą. To były najpiękniejsze chwile w moim życiu. Spędzaliśmy razem noce i dnie, a ja nie potrafiłem opuścić jej choćby na moment. Przez 3 tygodnie wręcz promieniałem szczęściem, aż pewnego ranka ktoś zapukał do naszych drzwi. What happens next? Kto? Puk, puk. Mike. Tak. Otóż nie. Matka jej, że ona jest w ciąży. Bra.
Albo matka Majka, że Mike jest w ciąży. O kurde, to jest to. Otworzyłem i ujrzałem Jasmine w twarzy. Zgadłem, jej matka, że ona jest w ciąży. Ale jest w ciąży z Majkiem, mówię ci. Jasmine jest w ciąży. Nie. Że co? Zupełnie mnie zatkało. Tak jak mnie. Z wrażenia musiałem aż... Nie spodziewałem się tego. Hello. Patrzyłem na nią i widziałem, jak to przeżywa. Z trudem powstrzymywała łzy. Nagle przerwała rozmowę rodziców i powiedziała: chcę tego dziecka. Wszyscy na chwilę zamilkli. Wtedy wstałem i oznajmiłem... Stary wstał! Co on teraz powie? On powie, ja się zajmę tym dzieckiem. Tak. A to nie jest jego. Że jestem wystarczająco dojrzały, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność. Obiecałem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zatroszczyć się o Jasmine i dziecko. Przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów i dyskusji. Wreszcie zapadła ostateczna decyzja. Będę ojcem. Wiedziałem, że przede wszystkim potrzebujemy... Tak, powiem ci, że trochę się wciągnąłem w tą historię, bo jestem ciekawy, czy będzie plot twist. Mam nadzieję, że będzie plot twist. Pieniędzy, dlatego zacząłem szukać pracy. Niestety, osoby w moim wieku mogą liczyć na jakiś zarobek jedynie jako dostawcy pizzy lub pracownicy jakiegoś baru szybkiej obsługi. I strzałka, YouTube, TikTok, chłopie, let's go. Albo odcinek na Mortalcie, główny kanał, jak jesteś na przykład studentem, to można wygrać dwa koła. Streama na TikToku, jak udajesz robota. NPC stream. Oh, thank you. Oh, thank nice. You. Gracias. Oh, thank you. Nice. Yes, yes. Nice. Okay. Ale nie miałem wyboru. Do wieczora rozwoziłem pizzę, a potem pomagałem na kuchni w McDonaldzie. Jasmine też przechodziła trudny okres. Było... Jak mogła przechodzić jak okres, jak już jest w ciąży? Bo to. I to niby miały być prawdziwe historie. Była w ciąży w wieku 16 lat i wszyscy ją z tego powodu oceniali, nawet jej rodzice. Nadal nie potrafili zaakceptować faktu, że będziemy mieli dziecko. I uważali, że to przede wszystkim... Ja myślę, znaczy ja wiem. Jakbym ja jakby przyszedł do rodziców, że będę miał dziecko w wieku 16 lat, to na początku wiadomo, jakby zareagowali, ale już po godzinie jakby się oswoili trochę bardziej. Otrzymałbyś wsparcie. W 100%, no, w 200%. Też tak myślę, że twoi rodzice by tak zareagowali. Ja jestem tego pewien. Na szczęście moi rodzice bardzo nas wspierali i zaproponowali, żebyśmy po narodzinach z nimi zamieszkali. Przeznaczyli nawet jeden pokój na przytulny kącik dla dziecka. Ale też wspierają. A widzisz, czyli on ma wspierających rodziców? A ona nie. Ona nie, no. Całkowicie budujące i mogłem im tylko dziękować. Ej, teraz zaczyna mi się go szkoda robić, bo mam wrażenie, że serio to dziecko będzie z Majkiem. No nie, no będzie. No jak ja byłem naiwny? Proszę, nie. Niemożliwe, że to bez sensu bym oglądał cały film i powiedziałem to w półtorej no minuty. Chyba, że jaki byłem naiwny, że na przykład, ona że myśli, do niego. Że sobie poradzi. Albo, albo... Albo ona nie jest w ciąży tak naprawdę. Zaczęły się robić ciekawie. Daję. Wszystko powoli się układało. Przyzwyczaiłem się do ciężkiej pracy i zacząłem spędzać z Jasmine więcej czasu, ale ona wciąż była smutna. Coś nie dawało jej spokoju i... Nie dawało jej spokoju to, że to jest dziecko Majka, że ukrywa arbuza pod bluzą. Albo że to jest dziecko Albo Majka. Ukrywa arbuza pod bluzą. Wcale nie chodziło o rodziców. Nie chciała jednak o tym rozmawiać. Wpadłem na pomysł, jak mógłbym ją rozweselić. Odświeżyłem ściany, położyłem miękki dywan, złożyłem łóżeczko i kupiłem mnóstwo zabawek. Realnie jest mi go szkoda już, bo ja wiem, że ten chłopiec zderzy się ścianą, normalnie będzie biegł 100 na godzinę i trzymali w ścianę. Ryby, brother. Wziąłem wolne i spędziliśmy razem cały dzień. Poszliśmy na spacer, wybraliśmy się do kina i byliśmy na romantycznej kolacji. W końcu zaczęła się uśmiechać i na chwilę zapomniała o swoich troskach. Wtedy wreszcie przyszedł czas na niespodziankę. Poszliśmy do mojego domu, zasłoniłem jej oczy i zaprowadziłem do pokoju dziecka. Wypadnie jej arbuz, ona zacznie płakać. Do środka powiedziałem, wypadnie jej arbuz, tutaj zacznie wychowamy płakać. Naszego malucha i pokazałem jej pokój. Przez moment się rozglądała, a potem zaczęła płakać. Moje było ciekawsze. Myślałem, że to łzy szczęścia, ale wcale tak nie było. Jasmine zaczęła mnie przepraszać. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. I wtedy w końcu zdradziła swój sekret. Uwaga! Arbuz czy Mike? Arbuz. Ja zapomniałem w ogóle historię, że oni się znają od dziecka, jakby 16 lat byli best friends. To jest... Teraz to jeszcze stało się gorsze. I wtedy w końcu zdradziła swój sekret. To nie ja byłem ojcem dziecka. Nie! Szkoda. Mieliśmy nadzieję do ostatniej chwili.
Jasmine wyznała, że Mike rzucił ją, kiedy powiedziała mu, że jest w ciąży. Ulżyło mi. No nie, no typa, szkoda. Że co? No, że taka sytuacja, przykro. Mike jest ćwokiem. A ty mówisz, że jesteś Mike. Mój świat rozpadł się na kawałki. Czułem się wykorzystany. To nawet nie mój potomek, a ja tyram jak wół, żeby zapewnić mu byt. A co jak się okaże, że to jednak jest jego dziecko? Z jakiegoś powodu. No to top. Czy mogła mu powiedzieć, to jest nie fair, ale i tak, wiesz, jakby... Outcome będzie pozytywny finalnie. Tak, ale zaufanie będzie trzeba odbudować. Tak. Wydarzyło się coś nieoczekiwanego. W środku nocy ktoś głośno zapukał do drzwi. To byli jej rodzice. Wyglądali na przerażonych. Zaalarmowali, że Jasmine ma skurcze i musi natychmiast trafić do szpitala. Pielęgniarki zabrały Jasmine na salę porodową. Problem w tym, że była dopiero w 8 miesiącu ciąży, co oznaczało, że jej i dziecku groziło niebezpieczeństwo. Jakieś 3 godziny później... Nie, to będzie, że on się martwi o nią i teraz zrozumie, że jakby... Ją kocha. Tak, i co dziecko też, że zależy mu w sumie. Zapytał, kto jest ojcem dziecka. Bez wahania powiedziałem, że ja. Doktor westchnął i odparł... Dziecko jest zupełnie zdrowe. Z mamą też wszystko dobrze, ale musi odpoczywać. Kilka godzin później pielęgniarka weszła do sali z dzieckiem na rękach. W tamtej chwili z moich oczu polały się łzy szczęścia. To chyba instynkt rodzicielski, ale wiedziałem, że zrobię wszystko, aby tylko maluch był bezpieczny. Nie miało dla mnie znaczenia, kto jest biologicznym ojcem. To nasze dziecko i nasza rodzina. Zostałem tatą i jestem z tego bardzo dumny. Jaki jest morał z tej historii? Co możemy wyciągnąć takiego merytorycznego? Że miłość przezwycięży wszystko. Zaakceptujcie friendzone. O kurde, lepsze. Bo może wam to nagmatwać w życiu. Dziwne to było bardzo dziwne, nie? Mam wrażenie, że bawiłem się ciekawiej niż przy niektórych poprzednich reakcjach. Jeżeli chcecie więcej prawdziwych historii, to dawajcie znać. Widzimy się jutro i subskrybujcie kanał. Yo!